Dzień dobry Państwu, dzień dobry Przemku. Dzień dobry Ewo, dzień dobry Państwu. Ewa Haman z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Przemysław Tomalski z Instytutu Psychologii PAN. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o wczesnym rozwoju mózgu. Właściwie dlaczego chcemy rozmawiać o mózgu? Dlatego chyba, że w przestrzeni publicznej bardzo dużo pojawia się informacji. To jest w ogóle bardzo modny temat. Każdy chciałby wiedzieć coś o mózgu i co więcej, każdy uważa, że coś o nim wie i mam takie wrażenie, że dużo pseudonaukowych informacji o mózgu się pojawia. Też masz takie wrażenie? Mam takie wrażenie. Wydaje mi się, że w przestrzeni publicznej każda informacja z badań podparta wiadomością, że to jest wynik badań obrazowych mózgu albo badań aktywności mózgu, jest od razu 3 razy bardziej wiarygodna. Bez względu na to, jak bardzo wiarygodna w ogóle jest. Tak. I jaka jest w ogóle treść tych badań. I czy były. I czy w ogóle były prowadzone i czy dotyczyły mózgu. Tak. Więc to jest rzeczywiście niebezpieczna tendencja, myślę. Dodawanie przedrostka neuro do czegokolwiek i sądzenie, że to sam ten fakt, że odwołujemy się do mózgu, wiele wyjaśnia. Ja myślę, że dobrze by było, gdyby na temat mózgu wypowiadali się eksperci, którzy faktycznie na mózgu się znają, a nie ci, którzy się nie znają, więc ja dzisiaj wolałabym cię pytać, a nie odpowiadać, bo ja nie czuję się ekspertką od rozwoju mózgu, natomiast uważam, że ty wiesz na ten temat dużo. I w związku z tym chciałabym cię o kilka rzeczy zapytać. Jak myślisz, jeżeli mówimy o rozwoju mózgu małych dzieci, to czy jest coś takiego, co rodzice rzeczywiście faktycznie powinni na ten temat wiedzieć? Tak. Myślę, że powinni wiedzieć, że rozwój mózgu nie przebiega jednostajnie. Nie jest jakiś monotonny albo równomierny na przestrzeni pierwszych lat. Nie bez przyczyny mówimy o tym, że pierwsze kilka czy pierwsze 3 lata życia dziecka są kluczowe i rzeczywiście pod tym terminem kryją się również badania mózgu, które pokazują, że w tym okresie, zwłaszcza na przestrzeni pierwszego roku życia, mamy najbardziej dynamiczne, największe zmiany w zakresie połączeń mózgowych, w zakresie liczby komórek mózgowych. Trochę o tym może później więcej powiemy. Więc też i ten okres pierwszych lat to jest okres najbardziej dynamicznych zmian, kiedy te wpływy środowiskowe mają faktycznie bardzo istotne znaczenie, ale znowu, te wpływy środowiskowe nie dotyczą jakichś ciągłych oddziaływań, tylko dotyczą określonych okresów życia, bardzo czasem nawet określonych, na przestrzeni kilku miesięcy czy pół roku, oraz dotyczą w odniesieniu do różnych umiejętności różnych okresów. To jeszcze cofnijmy się może odrobinę, bo żeby nie brzmiało to tak, jakby mózg zaczynał się rozwijać w momencie urodzenia, prawda? Oczywiście. W momencie, kiedy dziecko się rodzi, co możemy powiedzieć o tym mózgu, co się z nim działo wcześniej, przed urodzeniem? Tak. Rozwój biologiczny, rozwój embrionalny jest bardzo skomplikowany, więc dzisiaj na pewno nie starczyłoby nam czasu, żeby mówić o wszystkich bardzo złożonych mechanizmach molekularnych czy biologicznych rozwoju. Więc myślę, że dla każdego rodzica ważna jest tylko taka informacja, że mamy w programie rozwoju biologicznego naszego mózgu zaszytych dużo mechanizmów, które pozwalają temu mózgowi dopasowywać się do środowiska, w którym jest. Tak? Czyli mamy wiele takich mechanizmów tak zwanej plastyczności, dzięki którym te sieci mózgowe, sieci różnych obszarów kształtują się w dużej mierze w odpowiedzi na te doświadczenia środowiskowe i są jakoś dopasowane do tych rodzajów informacji, na przykład rodzajów języka czy rodzajów twarzy, z jakimi dany mózg, dane dziecko będzie miał do czynienia. I rzeczywiście to nie zaczyna się
w dniu urodzenia, ten proces, on zaczyna się już w okresie prenatalnym. Nie wiemy, kiedy dokładnie się zaczyna, ale wiemy, że mniej więcej około 28-29 tygodnia ciążowego mózgi płodów rejestrują dźwięki, które dochodzą z zewnątrz, przez całe środowisko płodowe, oraz że już uczą się, rejestrując te dźwięki, w tym mowę czy muzykę. No właśnie, chciałam, to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, że w zasadzie jednak oddziaływanie środowiska, zanim dziecko się urodzi, oddziaływanie środowiska na mózg jednak jest dosyć radykalnie ograniczone, prawda? Tak. A mimo to w momencie, kiedy jakieś dźwięki, niedokładnie takie, jakie my słyszymy w powietrzu, ale zaczynają się przedostawać, właściwie one się przedostają cały czas, ale dziecko zaczyna je odbierać w momencie, kiedy jego aparat słuchowy jest już na tyle dojrzały w sensie biologicznym, że mózg może zacząć przetwarzać dźwięki, które dochodzą do niego, to wiele ważnych rzeczy się zaczyna dziać. Muszę powiedzieć, że ja mam takie doświadczenie, jak powiedziałeś, te 28-29 tygodni, to ja mam takie doświadczenie, że kiedyś jak byłam w ciąży, w 25 chyba tygodniu, byłam na koncercie kwartetu smyczkowego. Była tam wiolonczela. I działo się na tym koncercie coś zupełnie przedziwnego, a mianowicie ile razy włączała się wiolonczela, tyle razy moje dziecko zaczynało po prostu jakiś taniec w brzuchu, ale tylko przy wiolonczeli. Ale ja żyłam w przekonaniu, że 25 tygodni, nie, to nie dotyczy jakby, tak? No ale ta regularność tej wiolonczeli i tego tańca w brzuchu mnie tak zmotywowała, że natychmiast pobiegłam do domu po koncercie, otworzyłam odpowiednie książki, no i tam mówią, że to się może zdarzyć z niskimi dźwiękami. Z niskimi dźwiękami, no dlatego, że wibracje, te niższe dźwięki lepiej się przenoszą przez powłoki ciała. Tak. Więc to... No i a co poza dźwiękami jeszcze może przetwarzać mózg przed urodzeniem? Na pewno może przetwarzać różne sygnały fizjologiczne, to znaczy różne sygnały hormonalne. Na przykład wiemy, że hormony stresu typu kortyzol mają istotne znaczenie dla rozwoju mózgu, rozwoju na przykład pamięci. Bodźce dotykowe oczywiście też. Mamy ostatnio badania, chociaż pewnie one wymagają jeszcze potwierdzenia, że też bodźce świetlne w jakiś sposób w ostatnich tygodniach ciąży są przetwarzane. Ale ja myślę, że warto, żebyśmy przewinęli w tej rozmowie o rozwoju mózgu trochę do przodu. Dobrze. To znaczy, żebyśmy zrozumieli, na jakim etapie jest noworodek, kiedy ma już jakieś doświadczenia z okresu płodowego, na przykład z dźwiękami. Bo moim zdaniem dość jasno z badań możemy taki wniosek wyciągnąć dotychczasowych, że noworodki dzięki temu też doświadczeniu przed urodzeniem mają po prostu preferencje na określone ważne rodzaje bodźców informacji, na przykład na język i na mowę. W tym sensie, że ich różne też mózgowe systemy analizowania dźwięków są dostrojone do tego, żeby lepiej analizować te dźwięki, które są dźwiękami mowy i żeby lepiej radzić sobie z przetwarzaniem tej mowy, która jest wokół nich i żeby preferować też dźwięki mowy ponad inne. Już po to, żeby móc w toku kolejnych miesięcy uczestniczyć w interakcjach i zacząć dialogować, uczyć się mówić. Tak, no mnie to nieodmiennie od lat fascynuje, że w zasadzie generalnie wiemy, że dzieci nie zrozumieją nic z tego, co do nich mówimy. Dzieci, mam na myśli właśnie noworodki albo bardzo maleńkie niemowlęta, a jednak ciągle do nich mówimy. Tak. Prawda? I nie umiemy się... To co prawda jest to uwarunkowane kulturowo,
ale czyli nie wszyscy na świecie uniwersalnie zawsze mówią do noworodków i małych niemowląt, ale jednak my, przynajmniej w większości kultur mówimy. A teraz, jeśli chodzi o tę preferencję, czyli to jest właściwie coś, czego dziecko, noworodek, nauczył się już przed urodzeniem, prawda? Tak. Że po pierwsze preferować język. Tak. No, nie powiedziałeś tego, ale po drugie odróżniać język, z którym miało się doświadczenie, od tak. takiego, z którym się nie miało doświadczenia. O tym mówiliśmy w poprzednim odcinku, zapraszamy tak. też do obejrzenia. Tak. Jeszcze ten głos matki, prawda? To głos jest ciekawe. Matki. Tak. Nie wiemy, jaką to ma dokładnie funkcję, najpewniej związaną z przetrwaniem, to znaczy z orientowaniem się na osoby, od których nasze życie i zdrowie zależy w pierwszych miesiącach i latach życia. Natomiast te preferencje są zasadniczo bardzo prostymi mechanizmami. One po prostu sprawiają, że poświęcamy dużo czasu antenowego osobom, które są wokół nas i nami się zajmują, wchodzą z nami w ciągłe interakcje i w kontakt, oraz bodźcami, które są jakoś dla nas ważne, dzięki którym będziemy w stanie się komunikować, dostać jedzenie, mieć odpowiednie warunki spania czy spędzania czasu. Mhm. I to, co jest ważne dla badaczy mózgu w pierwszym roku życia, to to, że spora część ważnych wydarzeń z punktu widzenia rozwoju mózgu, czyli tworzenie się komórek mózgowych, tworzenie się kory mózgowej oraz tworzenie się połączeń pomiędzy komórkami w mózgu, w korze mózgowej zwłaszcza, spora część tych procesów odbywa się również po urodzeniu. To znaczy, że na przestrzeni pierwszego roku życia mamy zasadniczo do czynienia z taką eksplozją absolutną ilości komórek w mózgu i połączeń do mniej więcej wielkości 1,5 razy ilości komórek w dorosłym mózgu nerwowych. To jest olbrzymi przyrost ilości komórek i ilości też połączeń. I ten pierwszy rok życia dlatego jest o tyle istotny, że dzięki tej akumulacji doświadczeń, dzięki wymianom, dzięki aktywnej interakcji, eksplorowaniu otoczenia, zabawie z zabawkami, w naszym mózgu kształtują się konkretne sieci mózgowe, dopasowane do takich rodzajów aktywności i takich rodzajów uczenia, jakie my wykonujemy i które są dla nas ważne. I w tym procesie, po okresie znacznego przyrostu liczby komórek mózgowych, mamy proces bardzo uporządkowanego usuwania zasadniczo i komórek, i połączeń, które nie są używane i nie są potrzebne. Ten proces wydawać się może okropny, natomiast proszę się nie martwić, to jest typowy proces rozwoju. To, że w naszym mózgu tracimy mniej więcej połowę naszej nawet niemowlęcej liczby komórek, czyli 1/3, to jest proces typowy, rozwojowy i jest absolutnie właśnie związany z uczeniem i ze zdobywaniem doświadczeń. Ale to ja wobec tego jednak dopytam cię o jedną rzecz, bo można sobie pomyśleć tak, to po co tyle tych komórek przybywa tak. i tych połączeń, skoro później ich liczba maleje. Nie mogłoby być, nie byłoby prościej, gdyby po prostu konstant mniej więcej cały czas gdybyśmy mieli. O co chodzi? Dlaczego? To jest trudne pytanie i myślę, że nie mamy jeszcze 100% na nie odpowiedzi, natomiast jedna z koncepcji, którą uważam za ważną, jest taka, że właśnie taki proces nadprodukcji komórek mózgowych, a potem niejako wyrzeźbienie odpowiednich ścieżek i sieci w mózgu, które są dostosowane do potrzeb danego dziecka w danej sytuacji rozwojowej, że taki mechanizm jest dużo bardziej elastyczny, pozwala lepiej dopasować się do środowiska, w którym żyjemy. To znaczy, pozwala ukształtować takie sieci mózgowe i takie szlaki, które realnie temu danemu konkretnemu dziecku o takiej historii życia, takich warunkach środowiskowych pozwalają najlepiej funkcjonować, jak się da. Czyli optymalizacja tak, rozwoju i jednocześnie indywidualizacja. Indywidualizacja i dopasowywanie się do tego, z czym mamy do czynienia. Tak. Co oczywiście, jeśli potem przeniesiemy to dziecko do zupełnie innego środowiska, może wcale nie być takie korzystne i optymalne. I
Czy przy założeniu względnej stałości środowiska, tak. Charakterystyki środowiska. Tak. Może to, co jest zawiłe, to co mówię w tym momencie, więc spróbujmy przyjrzeć się temu na przykładzie. Dzieci, które żyją w domach, w których jest dużo hałasu, mają mechanizmy uwagowe dostrojone na przykład do zupełnie innego poziomu hałasu i do innego poziomu wyłapywania dźwięków, w związku z czym mają większe trudności uwagowe wtedy, kiedy postawi się je w sali lekcyjnej, gdzie hałasu nie ma i gdzie trzeba się skupić na wyłącznie jednym rodzaju dźwięków, czyli na tym, co mówi nauczyciel. Mhm. To przeskoczyliśmy już kilka lat, ale to jest bardzo ciekawa informacja, bo w ogóle ciśnie mi się takie pytanie na usta. Skoro to jest tak, że rozwój mózgu w tym pierwszym okresie polega na dostosowywaniu się do środowiska, to czy istnieją, czy umiemy wskazać jakieś cechy tego środowiska, które sprzyjają rozwojowi, który później będzie procentował rozwojowi mózgu? Tak. To jest trudne pytanie, bo w tym momencie musimy włączyć kolejne pojęcie, to znaczy zróżnicowanie pod względem genetycznym, biologicznym pomiędzy nami. Tak? Tak. Wiemy, że też w zakresie takich różnych podstawowych umiejętności, czy właściwości reagowania na bodźce, tak? Na przykład tego, czy mamy duże zapotrzebowanie na stymulację, czy małe, taką w zakresie bodźców zmysłowych. Różnimy się między sobą, to jest biologicznie, genetycznie uwarunkowane, więc twoje pytanie wymaga takiej odpowiedzi, jak standardowa psycholog udziela, czyli to zależy, tak? Dziękuję. To zależy od naszych jakby tych biologicznych uwarunkowań dotyczących właściwości środowiska i zależy od tego, jakie to środowisko jest oraz jeszcze zależy od interakcji między tymi dwoma czynnikami. Czyli można by powiedzieć, że dobre środowisko to jest takie, które uwzględnia właściwości biologiczne, genetyczne dziecka. Tak. I pójdźmy dalej. Dobre środowisko to jest takie, w którym rodzic, czy rodzice, opiekunowie i dziecko wzajemnie dopasowują się do siebie i są w stanie wspólnie funkcjonować w optymalny sposób. Tak? To znaczy, na przykład w czasie interakcji, jeśli znowu wrócimy do, nie wiem, czteromiesięcznych niemowląt, które zaczynają dialogować z rodzicem, to mama czy tata na przykład pozostawiają odpowiednio dużo czasu dla swojego malucha na odpowiadanie wokalne, na wokalizację w czasie takich rozmów wczesnych. Tak. Bo jeśli tego czasu jest za mało, to znaczy mama bardzo szybko na przykład reaguje i nie daje tego czasu odpowiednio dużo, to będziemy mieć sytuację małego dostrojenia, niedostatecznego dostrojenia w dialogowaniu i ten rozwój dialogowy będzie przebiegał gorzej. To oczywiście mam ochotę cię zapytać, na czym polega rozwój dialogowy, ale jeszcze chciałabym, żeby jedna rzecz nam nie umknęła, bo powiedziałeś, że dzieci w zależności od tego, w jakim poziomie hałasu żyją, do jakiego są przyzwyczajone, to potem mogą inaczej funkcjonować pod względem uwagowym, co też ma wcześniej właściwie chyba, prawda, przekłada się na to, jak ich mózg się dostosowuje do tych warunków. Ale mi się wydaje, że dobrze by było powiedzieć, co to twoim zdaniem jest hałas? Hałas, przynajmniej tak jak jest definiowany w badaniach, to są dwie rzeczy najczęściej. Jeden to jest po prostu hałas uliczny, czyli taka ilość ruchu ulicznego i samochodowego, która wdziera się przez okna i stanowi taki zmieniający się w ciągu dnia oczywiście, ale spory zestaw bodźców dźwiękowych, które są obezwładniające albo takie, które przeszkadzają po prostu w takim codziennym funkcjonowaniu. Drugi rodzaj hałasu, który często jest badany w badaniach rozwojowych, to jest hałas domowy. To znaczy na przykład
takie zagęszczenie ludzi w domu, którzy oglądają telewizję, słuchają radia, rozmawiają ze sobą, krzyczą do słuchawki, tak, że mamy takie doświadczenie, że znaleźliśmy się w ulu i nie jesteśmy w stanie usłyszeć własnych myśli. Niektóre na przykład takie narzędzia psychologiczne, które badają poziom takiego hałasu w domu, dosłownie pytają o tego typu rzeczy, tak? Nie słyszę własnych myśli, albo nie jestem w stanie skupić się na rozmowie telefonicznej, bo jest, nie wiem, tak głośno, albo tyle osób naraz coś robi i mówi. Czyli widzę jedną taką różnicę, że ten hałas typu ulicznego, taki zewnętrzny, to jest hałas, to są jakieś chaotyczne dźwięki pochodzące z bardzo różnych źródeł. Tak. Mechanicznych, to no, rozumiem, że równie dobrze mogą być dźwięki natury, chociaż natura nie wydaje aż tak wielu dźwięków. No, zdarza jej się czasem, ale wyjątkowo jednak, tak? Że to jednak cywilizacja głównie generuje. Głównie chodzi o dźwięki, hałas taki miejski. Tak. Ale z drugiej strony ten hałas domowy, te wszystkie elementy, które wymieniłeś, to zawierają dźwięki mowy. To znaczy, że to jest hałas w dużej mierze językowy. No powiedzmy sobie muzyka puszczana, tak? Ale jak jest włączony telewizor, to generalnie ktoś tam mówi albo śpiewa. Więc jak to jest? Jak odróżnić hałas, ten hałas domowy od środowiska językowego, które chcielibyśmy, żeby było go jak najwięcej wokół dziecka? Bardzo trudne pytanie dzisiaj zadajesz. Więc krótka odpowiedź pewnie byłaby taka, że małe dzieci mają ograniczone zasoby uwagowe, żeby poradzić sobie z daną sytuacją. Dlatego wiele rzeczy, które spontanicznie robimy, bawiąc się z małymi dziećmi, mają na celu uproszczenie danej sytuacji, wyczyszczenie pola uwagowego, tak? Czyli na przykład, kiedy bawimy się oglądając daną książeczkę, no to pokazujemy ją dosłownie w linii wzroku, w odpowiedniej odległości, jeszcze dbamy o to, żeby nam w peryferii pola widzenia dziecka nie działo się za dużo, prawda? I robimy to intuicyjnie. I robimy to intuicyjnie, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, jak bardzo organizujemy tą całą sytuację zabawy tak, żeby dziecko mogło z niej skorzystać. Jeśli tę samą sytuację zabawy z dzieckiem postawimy w przegęszczonym pokoju, gdzie są cztery inne osoby, które jedzą, oglądają telewizję, coś mówią do siebie i krzyczą, to po pierwsze, bardzo dużo dzieje się w całym polu widzenia dziecka. Po drugie, jest bardzo wiele dźwięków, które przeszkadzają i zakłócają, a nie są przedmiotem tej wymiany czy rozmowy z rodzicem, tak? Czyli nie są przedmiotem tej interakcji, zabawy, w którą dziecko jest teraz zaangażowane. Więc no, to jest jakieś tam środowisko językowe, ale takie, z którego trudno dziecku skorzystać, bo po pierwsze to nie jest kierowane do tego dziecka, a po drugie zasadniczo jakby przeszkadza i wchodzi w tok zupełnie innej rozmowy. Tak, więc myślę, że powinniśmy dyskutować wtedy o zasobach uwagowych, jakie ma dane dziecko, a tym, na ile to dziecko jest w stanie przełączać się między kilkoma różnymi rzeczami, które dzieją się w tym samym pokoju, oraz tym, na ile te bodźce, które się dzieją, są trudne dla dziecka, tak? Na przykład za szybka mowa, albo mowa z dziwnym akcentem w telewizji na przykład, tak? Czyli nie chciałabym, żeby ktoś wysnuł z tego taki wniosek, że w związku z tym najlepiej by było, gdyby nie było żadnych dźwięków wokół dziecka, tylko opiekun i dziecko i ta książeczka, wszystko zredukowane i skupieni jesteśmy razem na jednej rzeczy i wtedy to jest optimum. To też chyba takie dosyć trudne by było, prawda? I też myślę, że mogłoby bardzo wielu rodziców, zwłaszcza w rodzinach, których jest więcej niż jedno dziecko, wpędzić w jakieś takie poczucie winy. O matko, nie mogę mojemu dziecku zapewnić optymalnego środowiska. Co prawda, wyłączyć telewizor nigdy nie zawadzi. Jasne. Ja mówię pewnie o takich sytuacjach skrajnych, które znamy z badań dotyczących właśnie rodzin, które doświadczają ubóstwa, w których są absolutnie katastrofalne warunki mieszkaniowe. Więc oczywiście posługuję się przejaskrawieniem. Słuszne jest to, żeby nie popadać ze skrajności w skrajność. Natomiast myślę, że
myśląc o tym, w jakich warunkach rozwijają się nasze dzieci, warto pomyśleć chwilę nad tym, czy na przykład na podłodze w pokoju naszego dziecka nie walają się stosy zabawek, tak, że jakby ciężko jest w ogóle skupić się i wybrać jedną zabawkę. Tak. Walają się, w każdym razie walały się kiedyś. A może warto zadbać o to, żeby się nie walały w olbrzymich ilościach, tak, żeby to dziecko miało trochę przestrzeni do własnej aktywności, zabawy z zabawkami. Oraz żebyśmy byli w stanie w miarę, na przykład jeśli ma to dziecko trochę rodzeństwa, choćby nawet wydzielić, nie wiem, strefę, czy kawałek pokoju, czy miejsce, w którym każde dziecko może się swobodnie bawić, a jeśli chcą bawić się wspólnie, to oczywiście mogą połączyć ze sobą siłę. Wrócimy do mózgu? Tak. Bo tak jak Państwo widzą, nasza rozmowa dzisiejsza jest o tyle trudna, że cały czas mówimy o tym, co się dzieje biologicznie na poziomie mózgu, ale ciężko to wszystko oderwać od zachowania i od doświadczeń środowiskowych, ponieważ te dwie rzeczy są ze sobą wzajemnie po prostu ściśle powiązane. Tak? To znaczy, to co nas interesuje, to jest powiązanie tego poziomu biologicznego i interakcji pomiędzy mózgiem, genami, a tym, co jest na poziomie środowiska, czyli interakcjami z innymi ludźmi, z takimi fizycznymi czynnikami środowiska. Te wszystkie rzeczy cały czas ze sobą wchodzą w interakcje i te interakcje są bardzo złożone. Dlatego w rozwoju ciężko nam jest mówić o jakiejś jednej zdefiniowanej linii i ścieżce rozwojowej, którą można przewidzieć od urodzenia czy jeszcze wcześniej i która by była jakoś biologicznie zdeterminowana, bo tak to po prostu nie działa. No właśnie, więc trochę już powiedzieliśmy o tym, jak to jest w tym pierwszym okresie po urodzeniu, po co nam jest ten przyrost komórek i połączeń, który potem konsekwentnie przechodzi w redukcję, tak, i ograniczanie. A czy trochę powiedzieliśmy o dźwiękach i o w ogóle o środowisku też wizualnym. Tak. Czy jeszcze do tego dodałbyś coś takiego, co jest rzeczywiście w tym pierwszym roku życia istotne? Wydaje mi się, że masz jakąś rzecz na myśli. No ja sobie, ja bym chyba chciała, żeby wybrzmiało poczucie bezpieczeństwa. Po prostu. Zahaczyłeś też o rodziny w bardzo trudnej sytuacji. Tak. To wydaje mi się, że po prostu jakby zakładamy jako taki jakąś stałą to, że to poczucie bezpieczeństwa jest zapewnione. Tak. A co się dzieje z mózgiem dziecka małego, kiedy poczucie bezpieczeństwa nie jest zapewnione? Przez cały czas. Tak. Przez większość czasu. To jest trudne pytanie bardzo, ponieważ można je rozpatrywać na kilku wymiarach. Tak? Bo to poczucie bezpieczeństwa pod tym ogólnym terminem kryje się cały szereg różnych wątków w badaniach psychologicznych i też mózgowych. I też z jednej strony mamy wątek dotyczący więzi emocjonalnej z opiekunem, z opiekunami, która rozwija się w pierwszym roku życia i która jakoś stabilizuje się na przełomie pierwszego i drugiego roku życia. Jest związana z takim stabilnym i przewidywalnym rodzicielstwem trochę, tak? To znaczy takim rodzicielstwem, w którym rodzic funkcjonuje jako taka bezpieczna baza do, nie wiem, raczkowania, eksplorowania otoczenia i taka osoba, która jeśli się czegoś przestraszymy, czy jeśli jesteśmy jako maluchy w dystresie, to możemy wrócić i osiągnąć jakąś równowagę emocjonalną, uspokoić się. Psychologowie często w żargonie mówimy o wyregulowaniu, prawda, emocjonalnym. Jeden aspekt poczucia bezpieczeństwa to jest właśnie ta więź emocjonalna i to, że dziecko uczy się w pierwszym roku życia, że rodzic jest właśnie taką bezpieczną bazą do też eksplorowania świata,
Ale jak świat robi się trochę zbyt straszny albo nieprzyjemny, to zawsze możemy wrócić i odzyskać ten komfort psychiczny. Jako właśnie, nie wiem, 6, 8, 10-miesięczne dzieci i później też. Druga rzecz dotyczy samej przewidywalności czy nieprzewidywalności tego ogólnego środowiska i otoczenia. Mhm. Tak. I no, pytasz też mnie w tym momencie o takie no, bardzo trudne doświadczenie, tak, dotyczące na przykład dzieci, które są maltretowane, albo dzieci, które są kompletnie zaniedbane. Mamy bardzo wiele badań na ten temat, które pokazują, że takie długoterminowe doświadczenie, właśnie zaniedbanie czy maltretowanie sprawia, że bardzo wiele aspektów mózgu u dzieci rozwija się inaczej, głównie tych związanych z jakby oczekiwaniem, wyczekiwaniem zagrożenia z każdej strony i taką nadreaktywnością różnych układów związanych z mechanizmami obronnymi, tak? Czy z uciekaniem, czy zastyganiem w miejscu. Więc mamy różne badania pokazujące, że dzieci doświadczające takich no, maltretowania na przykład mają duże różnice mózgu związane z na przykład hipokampem i związane z różnymi mechanizmami pamięciowymi. One po prostu dużo gorzej u nich funkcjonują. Natomiast mają na przykład większy rozmiarowo ciało migdałowate, czyli taką strukturę, która jest związana z wykrywaniem właśnie zagrożenia i jakimiś reakcjami obronnymi, na przykład ucieczki, tak, z miejsca, albo właśnie zastygania w miejscu wtedy, kiedy jest się ofiarą przemocy, tak, więc może na tym poprzestańmy dzisiaj, możemy tak, ja innym tylko razem więcej o tym powiedzieć. Tak, ja tylko chciałabym, żebyśmy uspokoili tych rodziców, dzieci jednak, którzy sami czasem się stresują, puszczają im nerwy, są zmęczeni, prawda, i w związku z tym ich dzieci też czasem są zestresowane. Rozumiem, że to daje się wyregulować. Absolutnie, że tak, bo najpierw nie trzeba nakładać na siebie tego obowiązku bycia zawsze idealnym rodzicem 24 godziny. Absolutnie nie. Jesteśmy żywymi ludźmi. Jak wszyscy żywi ludzie, mamy też swoje duże frustracje i okresy, kiedy coś nas bardzo złości, również w związku z tym, co robi nasze dziecko. Najważniejsze chyba jest to, że nasza złość nie trwa długo najczęściej, prawda? I nasze dzieci potrzebują też wiedzieć, że po okresie nawet takiego wybuchu emocjonalnego wciąż jesteśmy tymi rodzicami, na których one mogą liczyć w trudnych sytuacjach. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Dzieci wrócą i my wrócimy i do siebie, i do nich, prawda, po chwili. To ja chciałabym jeszcze, żebyśmy wrócili do tego początku naszej rozmowy, kiedy mówiliśmy o tym, że tyle różnych no, nieprawdziwych lub zbyt uproszczonych informacji na temat mózgu i jego rozwoju się pojawia. To, co dosyć mnie boli w tej takiej szalenie uproszczonej narracji, to jest takie myślenie o tym, że mamy dwie półkule i to w zasadzie są dwa różne mózgi i że to w ogóle tutaj jest to przypisane, tutaj to i koniec po prostu. Już jest, mamy wszystko podzielone na pół. Tak. A jak ty byś o tym opowiedział? Gdybym miał zrobić krótki wstęp historyczny, to powiem tylko tyle, że kiedyś badacze, szukając specyfiki funkcjonowania, czyli takiej charakterystyki działania różnych obszarów mózgu, no bardzo chętnie, wtedy kiedy metody badań mózgu były uproszczone, no, starali się wykorzystywać badania lewej versus prawej półkuli, na przykład u pacjentów, którzy mieli jedną z tych półkul uszkodzoną, albo u zdrowych osób, u których mogli zaadresować jakieś dźwięki na przykład tylko do jednej części pola widzenia, czyli do jednej półkuli, a nie do drugiej. Więc może 30 lat temu badanie tego, czym się różni praca lewej półkuli od prawej, jakoś posuwała nas do przodu, no, ale od czasu, kiedy mamy nowoczesne metody obrazowania pracy mózgu, jak rezonans magnetyczny, jak EEG, czy spektroskopię bliskiej podczerwieni, to zasadniczo jesteśmy już przekonani o tym, że w praktycznie każdym zadaniu, które wykonujemy jako ludzie, czy jako małe dzieci, czy jako dorośli,
używamy obu półkul. Tak? I myślę, że to jest podstawowa informacja, którą warto pamiętać. Tak? To znaczy, to nie jest tak, że kiedy mówimy, posługujemy się tylko lewą półkulą, a prawa półkula śpi, na przykład, albo wtedy, kiedy nie wiem, posługujemy się, robimy zadania wzrokowo-przestrzenne, to wtedy ta nasza prawa półkula buzuje, a lewa sobie bierze wolny na 10 sekund. To jest mit. Zasadniczo zawsze posługujemy się i lewą, i prawą półkulą. W związku z czym, z mojego punktu widzenia, kompletnie nietrafne jest sugerowanie, że możemy jakoś stymulować małych dzieci pracę lewej półkuli albo pracę prawej półkuli poprzez jakieś takie proste zadania, czy ćwiczenia fizyczne, czy nie wiem, ruchowe, tak, czy nie wiem, czy ty znasz jeszcze jakieś inne pomysły na ten temat. Wolę nie przypominać sobie. Z punktu widzenia badacza pracy mózgu u małych dzieci, stymulowanie lewej versus prawej półkuli no, nie jest uzasadnione naukowo i no, też jest jakimś takim właśnie bardzo przestarzałym sposobem myślenia o pracy mózgu, który może w latach 90. był atrakcyjny, no ale teraz nie widzę dla niego uzasadnienia. Też dlatego, proszę Państwa, że mamy taką strukturę w mózgu, która się nazywa spoidło wielkie, która jest wielką autostradą informacyjną pomiędzy lewą a prawą półkulą, dzięki której zasadniczo w każdym zadaniu, które wykonujemy, te nasze półkule są ze sobą cały czas świetnie skoordynowane i skomunikowane. I nasze własne badania obrazowe u niemowląt, które były skupione na analizie tego, jak mózgi w 5. i 10. miesiącu u niemowląt analizują mowę wzrokową, czyli ruchy ust związane z dźwiękami, te nasze badania bardzo spójnie i jasno pokazywały, że z reguły i prawa, i lewa półkula, różne obszary są zaangażowane w analizę mowy, wbrew takiemu powszechnemu przekonaniu, że tylko lewa półkula, nawet u niemowląt, przetwarza mowę, a właśnie a prawa sobie nic nie robi, tylko śpi. Prawda? Tak. To jak mówisz, że śpi, to wiemy obydwoje, że jest to rodzaj mitu, ale tak. Ja słyszałam gorsze informacje na temat mózgu. Otóż ja słyszałam, że niektórzy twierdzą, że dzieciom mózg można wyłączyć. O, to bardzo ciekawe. Ja myślę, że to nie jest ciekawe. Ja myślę, że dobrze by było, żeby tu wybrzmiało w tej rozmowie to, że generalnie wyłączenie mózgu to nie jest dobra wiadomość dla nikogo tak. I że w ogóle w życiu się coś takiego nie dzieje. No, oczywiście. Mózg oczywiście może być w różnych stanach, prawda? Tak. Ale nie mamy takiej mocy, tak, nie. Żeby pilotem absolutnie, wyłączyć. Absolutnie. To jest no, im zdaniem niemożliwe u osób, które żyją. Właśnie. Z pewnością. Wyłączenie sporych obszarów mózgu albo na przykład nie, pnia mózgu jest równoznaczne z tak zwaną śmiercią mózgową, pamiętajmy o tym, więc nasz mózg niezależnie od tego, czy my śpimy, czy nie, cały czas jest aktywny, tyle że jego poziom aktywności i sposób działania może się zmieniać w zależności od tego, czy jesteśmy w okresie snu, czy czuwania, też w ciągu dnia, nawet kiedy jesteśmy w okresie czuwania i nie śpimy, mamy no, takie fluktuacje, zmiany poziomu skupienia, tak? Zmiany poziomu aktywacji naszego mózgu, czy jego zmiany gotowości do uczenia się. Więc nasze mózgi zawsze są aktywne, mózgi niemowląt i małych dzieci zawsze są aktywne, nie można ich wyłączyć w żaden sposób. Żadne urządzenia też, czy nie wiem, czy tak, bo to chyba nawiązujesz do takiego mitu, że tablety w jakiś sposób wyłączają mózgi dzieci wtedy, kiedy dzieci grają. Otóż nie. Jeśli pojawiają się na przykład takie mity, że nie wiem, dwulatki, tak, czy roczne dzieci, kiedy grają na tablecie i są pochłonięte jakąś grą, to jakoś się wyłączają, no może tak to wygląda z zewnątrz, natomiast ich mózgi są absolutnie pochłonięte tą aktywnością, która tam się dzieje, z reguły jakimiś bardzo kolorowymi, migającymi na ekranie i ruszającymi się bodźcami, które zasadniczo dla mózgów małych dzieci są atrakcyjne. Jak się jeszcze ruszają na ekranie i są kolorowe i kontrastujące, to po prostu bardzo przyciągają uwagę i bardzo angażują wszystkie zasoby uwagowe. Więc to nie jest wyłączenie mózgu, tylko to jest jakby
wyssanie wszystkich zasobów uwagowych dziecka na jednym zadaniu, na jednym rodzaju bodźca, tak bym to nazwał. Pozostawmy na razie otwartą kwestię, czy to dobrze, czy źle. Tak. Prawda? To znaczy, w jakim wieku, bo jak już włączyliśmy tablety do naszej rozmowy, no to narzuca się to pytanie, w jakim wieku dziecko może zacząć korzystać. Chcemy o tym teraz rozmawiać? Nie, może to w następnym odcinku o tym. Dobrze, więcej. Taki dobrze? Suspens będzie. Tak. Okej, dobrze. A jakie jeszcze mity dotyczące rozwoju mózgu chciałbyś? Jest jeszcze sporo mitów związanych z tym, że należy dziecko stymulować wzrokowo na przykład i że pewne rodzaje stymulacji są konieczne i absolutnie niezbędne do rozwoju, jak ich zabraknie, to w ogóle będzie katastrofa. Więc pojawiają się na przykład określone rodzaje książeczek kontrastowych, takich czarno-białych dla niemowląt w pierwszych miesiącach życia, które widziałem na niektórych na przykład forach dyskusyjnych rodziców, stały się bardzo popularne do takiego momentu, że aż uważano, że są niezbędne dla rozwoju i jak ich nie będzie, to koniec. Mózg się wyłączy. Tak, będzie układ wzrokowy się będzie fatalnie rozwijać. No więc pojawia się bardzo wiele pomysłów na to, że jakiś rodzaj stymulacji jest konieczny albo niezbędny. Więc ja chciałem tylko powiedzieć tyle, że dużo łatwiej w naszym życiu codziennym, takim jak ono jest dzisiaj, dużo łatwiej jest dziecko przestymulować, moim zdaniem, w wielu sytuacjach bodźcami, czy przeciążyć różnymi aktywnościami, niż nie dostymulować. Więc warto, żebyśmy, proponując różne zabawy dzieciom czy aktywności, pomyśleli o tym, czy one są naprawdę potrzebne, czy nasze dziecko nie jest po prostu zmęczone w danym momencie. Warto, żebyśmy też pomyśleli o tym, że przez poprzednie parę tysięcy lat dzieci rozwijały się całkiem dobrze bez różnych gadżetów i bez różnych zabawek. Już jakby nie chcę wymieniać konkretnych, bo to nie o to chodzi. W związku z czym, że jakby dla naszych dzieci chyba najważniejsze z mojego punktu widzenia jest to, żebyśmy mogli z nimi spędzać czas optymalnie, w dobrych warunkach domowych też, czy nie wiem, spaceru na zewnątrz, czy na świeżym powietrzu, żebyśmy mogli z naszymi dziećmi jak najwięcej rozmawiać i dialogować, żebyśmy mogli cieszyć się z naszymi dziećmi ciekawymi przedmiotami, nowymi wyzwaniami, ciekawymi rzeczami w otoczeniu, nie wiem, zwierzętami, nowymi miejscami, jeśli nowe miejsca dla naszych dzieci nie są zbyt stresujące, tak? Nie wiem, czy coś byś do tego jeszcze, Ewo, dodała? Idzie o... No, rozmarzyłam się od razu. Co w zamian za od razu pomyślałam gadżety? Koniecznie. No, to jednak dodałabym po prostu kontakt z naturą. To znaczy wspólnie z dorosłymi, z opiekunami czy z innymi dziećmi, czyli kontakt, który jednocześnie daje jakiś kontakt społeczny. No i właśnie to, co powiedziałaś, wspólne cieszenie się przyrodą. Tak. Zielenią, chociaż ostatnio widziałam takie badanie, że nie sama przyroda, tylko niebieskie przestrzenie, czyli bliskość wody. Bardzo mnie to zastanowiło. Tego nie znam. Mają przełożenie na podobno na, na dobre samopoczucie w dorosłości, że jakby ten kontakt z przyrodą ma większe znaczenie właśnie wtedy, kiedy towarzyszy temu woda. Ale to jakieś takie retrospektywne badanie. Ludzie byli pytani, czy... Możemy w kolejnym odcinku zaprosić kogoś, kto więcej powie o tych może środowiskowych aspektach. Różnych, i też dobrostanu. Też, i przyrodniczych też właśnie. No bo tak jak tutaj to, co żeśmy do tej pory opowiadali, to trochę było tak osadzone w takim środowisku miejskim, prawda? Tak, to prawda. Tak często na to patrzymy. Być może dlatego, że nasze laboratoria są w dużych miastach, w wielkim mieście. I takie mieście. Rodziny też najczęściej do nas przychodzą na nasze badania. Na nasze badania, prawda? To może trochę inaczej wyglądać w innych środowiskach, w innych kulturach, które mają zupełnie inny dostęp do świata przyrody. Ewo, to ja jeszcze na koniec tylko, bo pewnie już będziemy kończyć. Tak. Chciałem podsumować, że jeśli idzie o optymalny rozwój mózgu, to może odwołajmy się do naukowców z Harvardu, którzy przygotowali piękne materiały popularne dla rodziców. I oni w tych materiałach mówią
o no, takich wymianach tenisowych, tak? Serve and return, serwuj i odbij z powrotem, jako optymalnej sytuacji rozwoju dla mózgów małych dzieci i niemowląt. I wydaje mi się, że do tego jeszcze warto dodać, że te optymalne wymiany i zabawy z dzieckiem wyglądają jeszcze lepiej i są jeszcze przyjemniejsze i wspierające rozwój naszych dzieci, jeśli rodzic, czyli państwo, zadbali o swój dobrostan psychiczny, to znaczy zadbać o to, żeby być wypoczętymi, w dobrym stanie i kondycji emocjonalnej, tak? Nie zestresowanymi wszystkimi rzeczami przyniesionymi z pracy. Oraz tym, że musimy koniecznie zapewnić naszemu dziecku idealne warunki rozwoju. Tak, tak, to też potrafi rodziców stresować, nie tylko praca. Tak, tak. Więc no, chyba trochę życzymy luzu i przyjemności z kontaktu z własnym dzieckiem. Tak, tak. To procentuje w mózgu. Tak, no i po czymś takim musimy już zakończyć na tak, dzisiaj. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, Ewo. Dzięki.